Idealna ofiara. David i Madeleine Gurney mieszkali na solidnej dziewiętnastowiecznej farmie, posadowionej na skraju odciętego od świata pastwiska, na końcu drogi prowadzącej ku wzgórzom w hrabstwie Delaware, osiem kilometrów od granicy miasteczka Walnut Crossing. Pastwisko o powierzchni czterech hektarów otaczały lasy i zagajniki, w których rosły klony, wiśnie i dęby. Dom zachował dawną prostotę architektoniczną. W ciągu roku Górnejowie doprowadzili budynek do stanu znacznie bardziej zbliżonego do oryginału w porównaniu ze zmianami wprowadzonymi przez poprzednich właścicieli. Wymienili na przykład pozbawione wyrazu aluminiowe ramy okienne na drewniane w starym stylu, które dzieliły wpadające do wnętrza pomieszczeń światło w sposób oddający atmosferę poprzedniego wieku. Nie zrobili tego z powodu jakiejś mani na punkcie autentyczności historycznej, ale uznając, że taka estetyka jest po prostu właściwa. To, jak własny dom powinien wyglądać i jak człowiek powinien się w nim czuć, było jedną z niewielu rzeczy, w których Madlen i David się całkowicie zgadzali. Lista takich rzeczy ostatnio gwałtownie się skracała. Myśl, która dręczyła górneja cały dzień, psuła mu nastrój. A wzmocniona komentarzem żony o tym, jak brzydki jest portret, nad którym pracuje, stała się jeszcze bardziej naparczywa. Nie potrafił się z niej otrząsnąć nawet po południu, kiedy po zasadzeniu wszystkich cebulek tulipanów, na wpół drzemiąc na swoim ulubionym ogrodowym drewnianym fotelu z szerokim oparciem, usłyszał przez sen, jak Madlen zbliża się w jego kierunku przez trawę sięgającą kostek. Kiedy kroki ucichły przed jego fotelem, otworzył jedno oko. Jak uważasz? spytała spokojnym głosem, jakby od niechcenia.